Kuba, a ty słyszałeś o tym pastorze z Gliwic? Słyszałeś kiedyś jego kazanie? On mówi w taki sposób, że mówi tak bardzo szybko i też często tak gestykuluje i ja nic nie rozumiem z takich jego kazań. Ja nic nie mogę wyciągnąć. No w ogóle, i w ogóle, czemu odwiedzę? No, ja jestem, od kiedy jestem w Gliwicach, to jeszcze ani razu mnie nie odwiedził. Co on sobie jeździ gdzieś tam, czy co? To co on robi? Właśnie. Tylko nie mówcie nikomu. Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Pozdrawiam z Gliwic. A dzisiaj będzie właśnie o obmawianiu. I przeczytamy fragment z 4 rozdziału listu Jakuba, wersety 11 i 12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Ale czemu w ogóle tak jakoś fajnie się obmawia, nie? Jakoś tak zawsze coś tam, jakaś świeżynka, coś tam, świeża informacja o kimś. Dlaczego tak szybko się przekazuje dalej? Zastanawiam się, to tak trochę niepoprawnie może zabrzmi, ale czasami nie mamy innego tematu. Bo zobaczmy, czy mamy w naszym życiu takie osoby, z którymi rozmawiamy tylko o innych, tylko hejtując zachowania innych, komentując. I wiecie, nie w taki sposób, że mówimy o przyjaciołach na zasadzie tak mu Pan Bóg pobłogosławił, kupił nowy samochód. Tylko na takiej zasadzie trochę się pośmiać, trochę pohejtować. Czy mamy inne tematy z ludźmi, czy to robimy, bo nie mamy lepszego? No, narzekanie, pogoda i obmawianie. Trzy ulubione tematy Polaków. Tak by pasowało, no. Ale co mówi ten fragment? Obmawianie i osądzanie. Myślę, że są takie momenty w życiu, gdzie my musimy być w stanie wydać pewnego rodzaju opinię, w sensie zobaczyć, że czyjeś działanie na przykład jest niezgodne z Bożym prawem, tak? Musimy być w stanie to dostrzec. Zresztą w takiej sytuacji, jeśli, Biblia mówi o tym, że jeśli ktoś z naszych braci coś zrobi, no to trzeba wziąć kogoś jeszcze, napomnieć, ale uwaga, napomnieć, a nie potępić. Dokładnie, tym bardziej, że to greckie słowo napominanie znaczy to samo, co też zachęcanie, w sensie to znaczenie jest, można przetłumaczyć tak i tak. Więc to nam dużo mówi o charakterze tego napominania, że to nie chodzi o potępienie i jak ty tak możesz robić, tylko celem napominania jest to, żeby kogoś zachęcić do tego, żeby on mógł zmienić swoje życie na lepsze. Też pytanie, co jest w moim sercu, gdy ja idę kogoś napomnieć? Czy ja to robię dlatego, że Biblia każe napominać, więc ja idę napomnieć, bo ja muszę nawrócić tą osobę, bo teraz dzięki mnie ten człowiek wróci do kościoła. Bo to tak brzmi trochę egoistycznie, trochę tak, tak, no i ta ja cała, muszę to zrobić. Ta cała koncepcja napominania była właśnie dana po to, żeby najpierw powiedzieć tej osobie, potem ewentualnie z drugą osobą przyjść do niej, a potem dopiero całemu zborowi. A napominanie sprawia, że ta kolejność jest odwrócona. Najpierw całemu zborowi, czy tam całej grupie, a dopiero na końcu tej osobie. Więc jakby omawianie jest tym, co sprawia, że no trudno jest jakby tak porozmawiać, troszczyć się i w ten sposób zachęcić kogoś, tylko właśnie osądza się kogoś, i ono nie pozwala się rozwijać komuś też, bo to jest tylko po prostu za plecami, to tylko powoduje te negatywne emocje. Jedną z rzeczy, jedną z przyczyn, która może nas doprowadzić do obmawiania kogoś, jest to, że nasze oczekiwania nie zostały spełnione. I niestety, zazwyczaj są to oczekiwania, o których ta osoba nie miała pojęcia. Kuba wspomniał na początku o odwiedzinach pastora i to może być taki przykład, gdzie czasami warto powiedzieć, że ja potrzebuję, jak chcę, nie? Ale też w każdej relacji, jaką mamy, my mamy prawo, a czasami nawet obowiązek, żeby te nasze oczekiwania czy potrzeby wyrazić, bo gdy one nie zostaną spełnione, my tak będziemy czekać i się denerwować i cierpieć. I w końcu zaczniemy mówić na tą osobę, że ona nie robi tak, jak ja potrzebuję.
kiedy ona nie miała możliwości, żeby spełnić te nasze oczekiwania, bo o nich nie wiedziała. Ale już mamy powód do tego, żeby no, zhejtować tą osobę, bo ona nas zawiodła, nie spełniła naszych oczekiwań. A jak znajdzie się jeden powód do tego, żeby krytykować, obmawiać, to znajdą się też inne. No wiecie, człowiek jest kreatywny, zawsze coś znajdzie. Od razu pewne rzeczy mogą się nam przypomnieć, że ktoś krzywo spojrzał i takie tam. Też społecznie mamy taką dużą potrzebę posiadania opinii na każdy temat, w tym temat każdej osoby. Natomiast tu jest napisane, że jeśli osądzasz, to osądzasz zakon, a przecież nie jesteś, powinieneś być wykonawcą, a nie sędzią. Jeden jest ten, który może zbawić i zatracić, i to jest Jezus. On naprawdę w ogóle... Całe niebo jest zaangażowane, wszyscy aniołowie po to, żeby uratować tą najmniejszą owieczkę, jednego z najmniejszych braci. A jakie jest nasze zaangażowanie, żeby komuś pomóc? Myślę, że to jest taki ciekawy kontrast do tego, że czasem my jesteśmy skłonni do tego bardziej, żeby obmawiać, niż do tego, żeby naprawdę zachęcić i wspierać. Jak mówiliśmy na początku tego odcinka, że to jest tak łatwo obmawiać. I myślę, że możemy sobie taki challenge na dzisiaj postawić, żeby zastanowić się, o czym ja rozmawiam z innymi. Czy ja rozmawiam tylko o innych? Ale też spójrzcie na to w takim kontekście nie tylko przyjaciół, o których rozmawiacie, ale może obcych ludzi, takich, których nigdy w życiu nie zobaczycie, nigdy z nimi nie porozmawiacie. Czy my o nich też może chętnie mówimy, ich krytykujemy, bo ich nie znamy, ich nie skrzywdzimy tym swoim krytykowaniem. A drugie wyzwanie, jeżeli z waszych ust albo kogoś, z kim rozmawiacie, padną słowa ty, a słyszałeś? Tylko nie mów nikomu, to niech wam się zapali czerwona lampka. Może to jest właśnie to obmawianie, o którym dzisiaj studiujemy. Tak, tak żebyśmy nie stawiali się w miejscu Pana Boga. Żebyśmy nie przyjmowali roli sędzi, żebyśmy potrafili strzec naszego języka. A teraz przejdziemy już do modlitwy. I właśnie może w tej modlitwie będziemy potrzebowali też przeprosić Boga za to, że czasem takie rzeczy nam się zdarzały. Albo też po prostu możemy podzielić się tym, jakie to było dla nas trudne, kiedy my byliśmy obawieni przez innych. Drogi Boże, Ty wiesz, jak słowa mogą ranić i Ty, Boże, wiesz, jak nas ranią słowa, kiedy ktoś nas odmawia, kiedy ktoś nas potępia za czasem takie może drobiazgi, kiedy nie wiem dlaczego, ale ktoś wyraża negatywną opinię na nasz temat. Ale Ty, Boże, wiesz, że nam też jest łatwo obmawiać innych. Proszę, pomóż nam dzisiaj, żeby nasze słowa mogły być tylko tymi, które wspierają, które nie ranią, które budują i które służą dla czegoś dobrego. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Na dziś życzymy Wam powodzenia w rozmowach, które będziecie prowadzić, tak żeby były to rozmowy, które przynoszą błogosławieństwo i Wam, i Waszemu rozmówcy, ale też nie zapominajcie, żeby polajkować dzisiejszego odcinka, może komuś podesłać i do usłyszenia jutro.